Przewielebni księża na czele tutaj z ojcami, duchaczami, którzy nas przyjmują, goszczą. Pozdrawiam też osoby życia konsekrowanego, was siostry i bracia, całą wspólnotę, która czuwa no właśnie w tę piękną uroczystość, Wigilię, zesłanie Ducha Świętego. Chwilę się włączyłem w tę modlitwę przed Eucharystią, więc byliście rozgrzani tak Duchem Świętym i przyzwaliście Go z ufnością, by wstąpił, by rozpalał te dary, które złożył już w czasie Chrztu Świętego, sakramentu bierzmowania, w innych sakramentach, by na nowo rozdzielał te dary. Wołaliśmy z ufnością, że On jest, że On przychodzi do nas, bo taka jest też ekonomia działania Ducha Świętego, że chce, by Go przywoływać. Przyjdź, Duchu Święty. I przychodzi rzeczywiście. Panie, przymnóż nam wiary, byśmy dalej Ciebie, byśmy dalej Ducha Świętego przyzywali tutaj w naszej wspólnocie. W czasie sakramentu bierzmowania, kiedy zwracam się do kandydatów do sakramentu bierzmowania, to zadaję pytanie, czy ktoś z was jest teraz w stanie opisać wygląd Ducha Świętego? Opisać, scharakteryzować, jak wygląda. Może ktoś jest jeszcze zdolny, by namalować oblicze Ducha Świętego. I tutaj poddaję się, ale nie wiem, tutaj wy jesteście tacy rozmodleni, charyzmatycy. To może ktoś się zdobędzie tutaj teraz, żeby opisać Ducha Świętego, jak wygląda. Będę bardzo ciekawy nawet. Nie, no, wtedy rozpoznawał Go już bardziej, żebym widział Jego oblicze. Byłby sobie łatwiej potem się z Nim spotkać, bo można Go sobie wyobrazić, nie? Nie ma chętnych na razie. Czyli przyzywajcie Ducha Świętego, żeby wam to objawił. Tak. Takiej ufności trzeba, żeby przedstawił się Duch Święty. Nie wiem, czy się Go zapraszali, żeby się przedstawił. Tylko wołacie o dary, 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 dary. Rzeczywiście też bym się poddał, bo nie wiem, jak wygląda Duch Święty. Mówi się o Nim często olbrzym, wielki, niewidoczny dla oczu, a jednak jest. Jego nie widać, ale czuje się Jego obecność, Duch Święty. Potwierdzenie mamy, że 2000 lat temu stąpił na słabych i wystraszonych apostołów w Wieczerniku i ci prości mężczyźni, którzy siedzieli za zareglowanymi drzwiami i bali się każdego podejrzanego szmeru w Wieczerniku, nabrali takiej odwagi, że wyszli na ulicę Jerozolimy i głosili Pana Jezusa z taką mocą, że tysiące ludzi uwierzyło w Jezusa. To jest moc i działanie Ducha Świętego. Jego nie widać, ale czuje się Jego obecność. Szczytem Jego obecności jest Eucharystia, bo wołamy Go nad darami, które są przynoszone na ołtarz. Uświęć zatem te dary mocą Ducha Świętego, aby stały się dla nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie widać Go, a działać. Widać Jego obecność, czujemy Jego obecność. Spotykamy się ze skutkiem Jego działania. Poznajemy Go po skutkach Jego działania. Ta niesamowita obecność, która się tak objawia. Dzisiaj, siostry i bracia, tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy tych darów, które są, które rozpoznajemy. Właśnie Jego oblicza nie rozpoznajemy, a pięknie rozpoznajemy dary, które nam daje, które zsyła. Cieszę się bardzo, że jest taka dekoracja tam przygotowana, bo możemy sobie przypomnieć, jakie dary otrzymujemy, te rozpoznane od Ducha Świętego. I dzisiaj wołajmy o te dary, bo rzeczywiście są znane, ale
bardzo potrzebne, żeby w dzisiejszym świecie, no właśnie, przejść przez życie w takim wierności Jezusowi. I popatrzmy na te dary. Przypomnijmy sobie, to jest okazja w naszej wspólnocie, taka może katecheza, ale no właśnie szansa na to, żeby zobaczyć je i jak bardzo je doceniamy. Czy je doceniamy, czy rzeczywiście o nie prosimy? A jeśli je mamy, żeby Duch Święty w nas je rozpalał, ożywiał. Potrzebujemy Jego daru mądrości, żeby w dzisiejszym świecie precyzyjnie odróżnić dobro od zła i nie ulec fascynacji grzechem, który świat nazywa dobrem i wolnością. Duch Święty przypomina, że mądrość to korzystanie z inteligencji rzeczywiście. Korzystanie z wiedzy i wykształcenia, ale wszystko po to, aby bardziej kochać, bardziej miłować Boga, bardziej miłować bliźniego i jeszcze bardziej miłować siebie samego. Mądrość, no właśnie, w tym się przejawia. Potrzebujemy, siostry i bracia, daru rozumu, żeby rozumieć, co się wokół nas dzieje, żeby czytać znaki, które Pan Bóg każdego dnia w tylu wydarzeniach nam daje. Odczytać, że On jest z nami, idzie tymi ścieżkami, jest obecny, jak bardzo potrzebny dar rozumu. Dar rozumu sprawia, że rozumiemy myśl Boga, samego Boga. Daje nam On smak, żywe pragnienie i prawdziwe zrozumienie Słowa Bożego zawarte w Piśmie Świętym oraz żywej tradycji Kościoła. Dusza z rozkoszą zachowuje to Słowo Boże i z nie mniejszą rozkoszą, otrzymawszy dar mądrości, wprowadza je w życie. Dar rozumu bardzo potrzebny, by rozumieć Boga, by rozumieć Jego Słowo, by rozumieć i myśleć po Bożemu. Potrzebujemy daru rady, żeby samemu przyjąć mądre, choć trudne i wymagające rady od innych. Jak trudno przyjąć nam nauczanie Kościoła, magisterium Kościoła. Przecież Duch Święty prowadzi Kościół. To Duch Święty kieruje Kościołem. To Duch Święty przemawia. To Duch Święty, posługując się konkretnymi osobami, przekazuje nam ten plan Boży. Ale też potrzebujemy daru rady, by dobrze innym radzić. Rzeczywiście, by dobrze innym radzić. By im pomóc. By w imię fałszywej litości i współczucia nie doradzać człowiekowi zła, które go zniszczy i popchnie w ręce szatana. No właśnie, nieraz w imię fałszywej litości, jakiegoś może strachu albo współczucia próbujemy jakoś się schować, ominąć, nie ruszać tego tematu. No właśnie, a tu bardzo potrzebny jest dar rady, którego cechą główną jest rozpoznawanie. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co pochodzi od Boga, co jest Jego wolą, mówimy przecież, chcemy pełnić wolę Bożą. Od tego, co pochodzi właśnie od Boga, to, co pochodzi od złego ducha, żebyśmy też to umieli rozpoznać i przeciwstawić się temu. Potrzebujemy daru męstwa, może dzisiaj jeszcze bardziej. Po co? Żeby nie bać się wierzyć w Boga żywego. Żeby się nie chować ze swoją wiarą. Żeby umieć całym swoim sposobem bycia pokazywać, że Bóg jest dla mnie pierwszy i że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Niełatwo jest przeżywać każdą chwilę ze świadomością bycia prawdziwym dzieckiem Boga. Mimo, że to jest nasza radość, nasze szczęście, że odkrywam tę swoją tożsamość, jestem dzieckiem Boga, ale tak nieustannie przeżywać w tych różnych warunkach, sytuacjach, które mamy, tę prawdę, nie jest to takie łatwe. Potrzeba nam tego daru męstwa, bo nie chodzi w tym wszystkim o zwycięstwo dla samego zwycięstwa, aby przekroczyć samego siebie
albo pokazać, że jest się najlepszym. Chodzi o zwycięstwo dla Boga. Dar męstwa to taka siła napędowa, która pozwala mi wzrastać w miłości Boga, Jemu dokładnie do końca zaufać i rzeczywiście mieć tą odwagę życia dla Boga. Dzisiaj widzimy, co się dzieje. Będzie potrzeba naszego świadectwa, nieraz bardzo radykalnego, żeby przeciwstawić się odsuwania Pana Boga, chowania Pana Boga, takiego opiłowywania, jak to słyszymy, katolików. I trzeba stanąć. No właśnie, tutaj bez daru męstwa będzie bardzo ciężko. Może będziemy narażeni, już jesteśmy chyba, niektórzy mogliby się tu podzielić tym świadectwem, na razie to białe męczeństwo, wyśmianie, zlekceważenie, może nawet jakieś groźby, że konsekwencje będą, jak będzie się dana osoba przyznawała do Jezusa, czy będzie nosiła znaki przynależności, że jest się chrześcijaninem, czy krzyżyk, czy medalik, czy jak księgę Pisma Świętego. No właśnie, dar męstwa. Wołamy o ten dar męstwa dzisiaj dla nas. Potrzebujemy daru umiejętności, żeby umiejętnie podchodzić do ludzi nam danych i zadanych nam w tej pielgrzymce przez Boga. Jednym z możliwych owoców daru umiejętności jest zrozumienie zła grzechu i płacz nad grzechem. I chodzi w tym zarówno o grzechy własne, jak i o grzechy innych osób, nas, naszych bliźnich, bo to jest branie pewnej odpowiedzialności za nich. Święty Augustyn, który próbował połączyć dary Ducha Świętego z błogosławieństwami, zaproponował, by dar umiejętności odpowiadał błogosławieństwu tych, którzy płaczą i się smucą. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Dla smutnych pocieszenie. Jako wiedzącym, co utracili i w czym się pogrążyli. Stąd ten płacz, co żeśmy utracili, w czym pogrążyli, ale też patrząc na drugiego, no właśnie czym on się pogrążył, czym utracił smak życia. Może ten płacz będzie też potrzebny. Potrzebujemy daru bojaźni Bożej, żebyśmy się bali zdrady Chrystusa za kilka srebrników świętego spokoju. Potrzebujemy tego daru. Żebyśmy się z Bogiem liczyli w swoich decyzjach. Żebyśmy się bali grzechu i żebyśmy się bardziej liczyli z opinią Boga niż z opinią ludzi. W tym sensie dobrze zrozumiemy, jak bojaźń Boża przybiera w nas formę takiej łagodności, uległości, wdzięczności i uwielbienia, wypełniając nasze serca nadzieją, właśnie nadzieją, by liczyć się bardziej z opinią Boga niż z opinią ludzi. No właśnie. Ale ten banie się grzechu nie polega tylko na tym, że strach przed karą, ale bać się grzechu przez to, że tracimy łączność z Bogiem i tracimy ten skarb miłości, że osłabniemy w miłości, że pozbawiamy siebie tego, co daje nam dynamikę życia. Bojaźń Boża, ten dar, który chcemy od Ducha Świętego, uświadamia nam, że wszystko pochodzi z łaski i że jedynym źródłem naszej prawdziwej siły jest pójście za Jezusem oraz pozwolenie Ojcu, aby obdarzał nas swoją dobrocią i miłosierdziem. Pięknie korzystaliście z sakramentu pokuty i pojednania przed Eucharystią. No właśnie, by pójść za Jezusem i pozwolić właśnie Ojcu, aby obdarzał nas swoją dobrocią i miłosierdziem. Dar bojaźni Bożej pięknie pomaga nam uświadomić, rozpoznać wewnętrznie, ale też i zewnętrznie, że jesteśmy nieskończenie kochanymi dziećmi i potrzebujemy wreszcie daru pobożności, żeby po Bożemu
podchodzić do każdego dnia i zadania, które nam Pan Bóg daje i wyznacza. Potrzebujemy daru pobożności, żebyśmy kochali modlitwę i mocno wierzyli, że czas spędzony na modlitwie przed Bogiem nigdy nie jest czasem straconym. Dzisiaj z Panem Geniem, jego małżonką, Janą, którzy tutaj są, jechaliśmy po Bydgoszczy i patrzę, mówię, Panie Geniu, patrzcie, ile ludzi się bawi, szaleją. Pan Geniu próbował mnie wprowadzić, że księży biskupie, dzisiaj jest noc muzeum, to może idą do muzeum. Ja mówię, no rzeczywiście, być może, że właśnie do muzeum. Też jest pewna droga. Najlepiej jakby przy muzeum jakaś restauracja była. No właśnie, i chodzą sobie, spacerują, może patrzą na nas, gdybyśmy teraz się pokazali w jakimś, na ekranie, na jakimś billboardzie, że tutaj trwamy, to może by pomyśleli, że jesteśmy stuknięci, po co my tutaj siedzimy. Piękne jest życie, piękny jest świat, tyle jest atrakcji, tyle wspaniałych rzeczy, tak można pięknie przeżyć ten wieczór, a my tutaj, no właśnie to jest to, ten dar pobożności, ten dar pobożności, który jest w nas, ożywia się, że nie tracimy czasu, nie jest to czas stracony. Duch pobożności pozwala nam, wierzącym, zwracać się do Boga dziecięcym wołaniem. Abba, Ojcze, Tatusiu, do Boga, który jest wszechmogący. Pobożny człowiek Bogu oddaje chwałę. A więc tak żyje, jak Pan Bóg sobie życzy. Siostry i bracia, bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, Jego darów i owoców, żebyśmy życia nie stracili i nie zmarnowali. Duch Święty czuwa nad wiarą, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Potrzebujemy Ducha Świętego, by do wszystkiego, co nas w życiu spotyka, właśnie podchodzić po Bożemu. Świat dzisiejszy proponuje rozwiązania nie liczące się z Panem Bogiem, tak jak widzimy też już na własne oczy. To bardzo bliska relacja z Duchem Świętym i z Jego darami sprawia, że nawet w najtrudniejszych momentach człowiek trzyma Boga mocno za rękę i pozwala się Jemu trzymać, by właśnie trzymając się Boga za rękę i odczuwać to, że jest właśnie Duch Święty, mimo że Go nie potrafimy opisać, nie potrafimy Go narysować, nie możemy sobie wyobrazić, jak wygląda, trzyma nas za rękę, by razem z Nim przejść przez to, co nas przerasta. Przejść tak, by wygrać swoje życie, by nie stracić w tym wszystkim celu i kierunku, którym jest niebo i życie wieczne z Bogiem, ta pełnia szczęścia. Niech nas dalej więc Duch Święty trzyma za rękę, a my nie pozwalajmy się Jemu wypuścić.